Dzień dobry wszystkie osoby z podznaku wodnika. Kochane, czytanie tygodniowe od 26 grudnia do 1 stycznia. Ostatnie czytanie tygodniowe w tym roku, kochani. Dopiero Wam robiłam latem pierwsze tygodniówki, a to już proszę, ostatnia. Ostatnia w tym roku. Kochani, leci ten czas, prawda? Skarbeczki moje kochane, pamiętajcie. Pamiętajcie, że to czytanie, które wykonuję dla Was zawsze, jest ogólne dla wszystkich moich kochanych wodników i może się tak zdarzyć, że z kimś nie rezonuje. Proszę się nie przejmować. Weźcie to, co Wam odpowiada. Sprawdźcie sobie, w jakim znaku macie ascendent. Gdzie macie księżyc? Wenus jest ważna, tak? Sprawdźcie, posłuchajcie tego drugiego znaku, na pewno będą z Wami rezonować. W ramach wymiany za filmik zostawcie łapkę w górę, ślad w komentarzu. Za to mnie rozliczają i dzięki temu mogę dla Was tutaj, kochani, być. Także jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście sobie kanału, subskrybujcie, naciśnijcie szary dzwoneczek. Otrzymacie wszystkie filmy natychmiast, a nie po miesiącu. Tak? Skarbeczki, talia główna, tarot światła cienia. Talia dopowiadająca to jest ta, którą właśnie trzymam w ręce. Pozłacany królewski tarot. I co? Najpierw sobie, kochani, rozłożymy wszystkie karty i będziemy, kochani, potem po kolei opowiadać, co dla Was. Wasza energia na ten tydzień od 26 do 1 stycznia. Paś mieczy. No, powiem Wam, nieźle. Będziecie coś ciekawskie, podglądalskie, bo paź mieczy często mówi się o sobie, która podgląda, taki mały detektyw, tak? Będziecie opracowywać jakąś strategię, może w pracy, w miłości, kto to wie. Zobaczymy, co w finansach, zobaczymy, co u Was w miłości, otoczenie dzieci, rodzina, przyjaciele, czy macie jakieś nadzieje bądź obawy. Co by mogło miłego się dla Was wydarzyć, co by mogło odejść do przeszłości, czego nie wiecie, a ja Wam powiem. I karta rady. Dobrze. Te karty sobie, kochani, tutaj zostawiam na Waszym widoku. Podglądamy dół, 5 denarów, a z buław i świat. Dam sobie tutaj, żeby o nich pamiętać. Tak jak Wam powiedziałam, będziecie się skupiać na zdobywaniu informacji, na zdobywaniu wiedzy. Nie wiem, czy szukacie pracy, szukacie partnera, partnerki i będziecie szukać, podglądać w internetach, w książkach. Będziecie realizować swoje plany. Będziecie przekazywać swoją wiedzę, ale możecie też wysyłać wiele wiadomości. Być może będziecie ciekawe, co u kogo słychać, tak? Jeżeli tutaj, kochani, jesteście w związku z przyzwyczajenia, to będziecie takie ciekawskie, co u tej waszej osoby i będziecie takie uszczypliwe. Więc uwaga, bo może być konflikt. Natomiast w pracy przy tej karcie uważałabym, kochani, żeby nie wchodzić z ludźmi w takie małe, powiedzmy, polemiki, gdyż z tego może między pracownikami wyjść jedna wielka awantura i to Wam się oberwie od przełożonego. Być może, kochani, w Waszym zdrowiu pojawi się dolegliwość, która będzie bardzo uciążliwa, na przykład nie będzie dawała spać, nie będzie dawała na przykład oddychać, coś takiego. Uwaga, naprawdę, możecie być bardzo kąśliwe w tym tygodniu, wodniki. Możecie bardzo być takie rozdrażnione. Może pewne sprawy z przeszłości Was będą denerwowały. Ostrożnie. Ostrożnie. Natomiast, kochani, będziecie bardzo dobrze zorganizowane w pracy, w domu. Poukładacie sobie wszystko tak plan dnia, że nikt się nie doczepi do tego. Będziecie czuły się, wiecie, w tym tygodniu tak młodo, bo pazie to są młode osoby i będziecie czuły się naprawdę, że możecie góry przenosić. No,
to idziemy, kochani, do sfery finansowej. No i tutaj idealnie. Otrzymacie wynagrodzenie, otrzymacie pieniądze, na które czekacie. Tutaj, kochani, nie doczepię się do niczego, bo korzystacie z tych pieniążków, które macie. Zasługujecie na to stanowisko, jeżeli dostałyście. Spełniacie się zawodowo, zdajecie egzaminy, jesteście samowystarczalne, dobrze organizujecie sobie swoją pracę. No, powiem Wam, wszystko, co zarobiłyście, to dzięki, tylko i wyłącznie dzięki własnej ciężkiej pracy. To Wy jesteście niezależni finansowo, to Wy dostaniecie wyróżnienie i o Was się, kochani, tutaj nie boję. Jeżeli prowadzicie swoje biznesy, to w Waszej głowie jest tylko, że za mało, że nie będzie. Ten klucz leży tutaj do tych drzwi. Także to, że Wy mówicie, że za mało, że się nie uda, że nie będzie profitów, to jesteście w błędzie. Inwestujcie, szukajcie, znajdziecie. Dlaczego dziewiątka denarów na pozycji finanse? Bo król mieczy, tak. Wasze biznesy idą rewelacyjnie. Mak, uwielbiam, pustelnik, kochani. Wy naprawdę możecie sobie zrobić przerwę od pracy, zamknąć firmę, nie iść do pracy. Wszystko będzie tak, jak trzeba. Jeżeli szukacie pracy, no to król mieczy i mak. Na co ty jeszcze czekasz? Tutaj czekacie rozmowa kwalifikacyjna, w której się wykażesz. I poczekasz chwilę, jak zadzwonią, cię poproszą. Ty masz doświadczenie, ty masz odpowiednie CV. Ty masz odpowiednie kontakty, odpowiednie doświadczenie. W magu możecie wszystko. Bardzo dobre finansowe karty. Podpisujcie z kontrahentami. Działajcie, no naprawdę, no dla mnie rewelacja. Martwi mnie tylko, kochani, sfera uczuciowa. I Was też. A czemu? Dlatego, że jesteście niezadowoleni z pewnej wiadomości. Pokłóciliście. Albo pokłóciliście już się z kimś, albo się dopiero pokłócicie. Jesteście bezsilni w tej sytuacji i może żałujecie. Mam tutaj osobę, która może być bez uczuć, wiecie, taka zimna, oschła, która non-stop narzeka, nie mam pieniędzy, nie uda mi się, nie, wiecie, taka, że ona kieruje się tylko własnym interesem i tylko patrzy na siebie. Dopowiemy sobie, kochani, tutaj, bo nawet jeżeli jesteście, kochani, w jakimś związku, to jest tutaj taka walka o związek. Jedna ze stron walczy, ale druga się ciągle przyjmuje. Jedna się podporządkowuje, druga się przejmuje. I tak jakoś nie widzę radości w tym tygodniu. Jak w finansach rewelacja, tak w uczuciach coś kiepściutko, co? Pytamy sobie tutaj i dopytamy. Dlaczego piątka mieczy w pozycji miłość? Dziewiątka kielichów. Sąd ostateczny. No kochani, jeżeli się rozwodzicie, to czemu wy się martwicie? Że coś się skończyło? Nareszcie świętujcie, zróbcie sobie imprezę rozwodową. Jeżeli nie macie z kimś na Sylwestra, to wy sobie sami go zorganizujcie. Może trzeba odezwać się do kilku osób. Czemu zawsze ktoś ma do was dzwonić? A, nie chcecie zapłacić. Za drogo wam. To siedźcie w domu, jak wam drogo. Sami do was nie przyjdą. Jest tutaj pewien dylemat, kochani. Mamy tutaj osobę, która może być... która chce związku, wiecie, takiego otwartego, luźnego.
Nie wiem, czy Wam się to wodniki spodoba, bo Wy raczej wolicie jasne układy, tak? A osoba, która do Was przychodzi, może jeszcze nie wyleczyła się z poprzedniego związku i ona by chciała luźny związek oparty tylko na tym, żeby się poznawać. Od czasu do czasu idziemy do łóżka, pospotykamy się, a co dalej, nie wiemy. Potem pomyślimy. Nie wiem, czy Wam to odpowiada. Dla części z Was ten sąd ostateczny z dwójką buław to... No niby wiecie, że jesteście rozwiedzeni, bądź ta osoba jest rozwiedzona, ale nie ufacie do końca, czy tak aby na pewno jest, czy Wy chcecie taką osobę, czy ona już przestała myśleć o tym byłym, a karty mówią, że raczej jeszcze w przeszłości tam ma jakieś sprawy urzędowe do pozałatwiania. Być może jest w trakcie rozwodu i to jest bardzo zły czas, ta osoba jest bardzo nerwowa. Jeżeli pójdziecie na Sylwestra sami, będziecie się dobrze bawić. Będziecie lepiej bawić się sami niż z kimś. Natomiast możecie też mieć do wyboru dwie osoby, stąd ta dwójka buław i będzie trudność w dokonaniu. Idźcie z dwoma. No, idźcie z dwoma. Idźcie z tą osobą, która Was bardziej pociąga fizycznie, która Wam się bardziej podoba. Tak ja bym doradziła. Ale wszystko zależy od Was, nie? Ach, dobrze. Otoczenie, dzieci. Arcykapłan. Czyli inaczej, kochani, papież. Jeśli chodzi o Wasze otoczenie, znajomych, rodzinę, przyjaciół, to ja tu widzę męża, ojca, szefa, osobę duchowną, nauczyciela, przyjaciela, radcę, osoba, dla której rzeczy moralne są na pierwszym planie. Możecie dowiedzieć się o czyimś ślubie kościelnym, o czyichś zaręczynach, planowaniu ślubu, czy to wasze dziecko, czy to u was w rodzinie. Ale te osoby mają takie przekonania moralne, wartościowe, które stawiają na pierwszy plan. Wierność. Być może będziecie się doradzać tych osób. Więc oni wam powiedzą, stawiaj na wierność. Może to też być, kochani, taka osoba w tej chwili niedostępna dla Was. No. Nadzieje, obawy, as pentakli. No właśnie, macie nadzieję zarobić duże, duże pieniądze, dostać awans, dostać szansę, dostać możliwości, założyć firmę. Tak, tak, kochani. Macie tak myśleć, właśnie macie myśleć pozytywnie. Jak najwięcej czytać, jak najwięcej pisać, dowiadywać się, aby ten as stworzył Wam szansę. Otwarcie drzwi na nowy rok. Być może od nowego roku to Wy chcecie awansować, to Wy chcecie prowadzić biznes, to Wy chcecie zarządzać zasobem ludzkim. Czemu nie? Macie myśleć, kochani, pozytywnie. Co miłego się wydarzy? Ktoś tutaj robi kroki i to odważne kroki do przodu. Tutaj już nie czekamy, tutaj działamy. Zobaczycie, że jeżeli do tej pory na coś czekaliście, to w tym momencie ruszy to z kopyta i nawet nie będziecie wiedzieć kiedy, co i jak. Czekaliście na zwrot pieniędzy? Nagle pieniądze przyjdą. Czekaliście na odzew czyjś? Być może o rozwód, być może o jakieś sprawy finansowo-spadkowe. Nagle dostajecie wiadomości, czyli przyspiesza się coś. A do przyszłości odchodzą te smuteczki, te właśnie zamartwiania się. Czwórka kielichów przedstawia, no i co ja mam teraz zrobić? No nic, no żyj dalej, baw się dalej. No nie widzisz, że skoro tu są puste, to ta jedna jest pełna. Patrzysz nie w tym kierunku. I to już od Was odchodzi.
to myślenie nie w tym kierunku, co trzeba, nie o tych rzeczach, co trzeba, nie o tych facetach, co trzeba, nie o tych kobietach, co trzeba. Czego nie wiecie? Że macie już wstać i iść do przodu. Że za dużo sobie bierzecie na siebie. Że wszystko było na waszej głowie. Dzieci, dom, rodzina. Jesteście zmęczeni po świętach. Może właśnie czas zrobić sobie wolne. Stąd ten pustelnik. 9 buław to mam już wszystkiego dość. Nie mam siły wstać. I uwaga, kochani, na kręgosłup, kolana, stawy, nogi. Widzę, że może was tutaj coś pobolewać, tak? Także tutaj ostrożnie. To mi się tak jakoś bardzo na pierwszy plan, kochani, wyrzuciło. Kochani, no i karta rada. 4 denary. Tutaj na tej karcie mamy stabilność, dobrobyt materialną. Kobieta trzyma pieniądze w torebce, jest szczęśliwa, że ma to, co ma, że jest w miejscu, w którym jest. Wy skupicie się przede wszystkim w tym tygodniu na zdobywaniu pieniędzy, na utrzymywaniu pieniędzy, będziecie liczyć, na co wam starcza. Będziecie na takim etapie, że na przykład powiecie sobie od 1 stycznia odkładam na i powiecie na co. Tak? A może, kochani, to też jest informacja, żeby nie gonić tak za pieniądzem, żeby zwolnić. Że dostaniecie wszystko od wszechświata, czego potrzebujecie. Tylko zwolnijcie trochę. Stąd ten pustelnik tutaj. Zwolnij, odpocznij. Być może masz osobę, która mocno kontroluje was finansowo, ogranicza wydatki. Ale i macie być pracowite. Skarbeczki aniołka wam dam na koniec. Fajne czytanie macie. No wystajesz, to chodź. To znaczy, że chcesz do nas iść. Nowy partner. Co wy na to? Żadne spotkanie, kochani, nie jest przypadkowe. Zaaranżowanie przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się waszych modlitw. Zwracajcie baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy na twoje życie. Rozpoznacie ich, bo wydają się na przykład znajomi, przynoszą otuchę i poczucie bezpieczeństwa. No, chyba jesteście zadowoleni, co? A jeżeli macie już partnera, no to będziecie się zachowywać tak jak na początku. Pogodzicie się. Kochani, zadajcie kartom pytanie dotyczące przyszłego tygodnia. Ja wam dam 3 karty z odpowiedziami. Możecie też wybrać 3 karty i zadać 3 pytania. Tu jest 1, 2 i 3. Jeżeli potrzebujecie skarby więcej czasu, to proszę sobie zatrzymać filmik, tak? A ja wam przeczytam odpowiedź dla osób, które wybrały kartę numer 1. Dla was sukces i to z wykrzyknikiem. Dla osób, które wybrały kartę numer 2, bądźcie pozytywne. Uwielbiam tą kartę. Uśmiechać się, uśmiechać i myśleć pozytywnie. Karta numer 3. Klarowna komunikacja. Musicie się tak wyrażać, żeby druga osoba was zrozumiała, co chcecie powiedzieć. Kochani, piękny przekaz macie na ten tydzień. Cudowny. Życzę wam wszystkiego pięknego. Szczęśliwego nowego roku. Oczywiście życzenia noworoczne jeszcze wam też złożę, ale jakby ktoś mnie nie słyszał, to również dzisiaj. Pamiętajcie o łapce w górę, tak? Zostawcie ślad w komentarzu. Dziękuję wam pięknie, kochani. Zapraszam serdecznie już niedługo na czytania miesięczne. Przesyłam moc buziaków. Pa, pa, kochani.